No i drodzy Państwo, wracamy na korty KUL w Lublinie. Przed nami starcie Piotra Kośki z Marcinem Michalewskim. Starcie 30-latka z 20-latkiem, więc z pewnością nie zabraknie tu dobrych zagrań. Co widzieliśmy, że na drzewce panowie prezentują wysoki poziom tenisowy, stąd też możemy się spodziewać wyrównanej rywalizacji. Sporo cię takich wyrównanych pojedynków mamy na tych kortach KUL w Lublinie. Stąd też lekko obsuwa w czasie, ale nie poddajemy się, działamy dalej w dobrym duchu. Nawet jak trzeba będzie posiedzieć troszkę dłużej, to z Państwem posiedzimy. Zostańcie Państwo z nami, bo już zaczynamy to spotkanie. Serwuje Marcin Michalewski. No i poślizgnął się teraz Piotr Kośka, nie był w stanie odebrać tej piłki i 15-0 dla Michalewskiego. Nieudane zagranie z returnu Piotra Kośki. Dobrze serwuje na razie Marcin Michalewski, ale teraz prosty błąd z forehandu i 30-15. Wyrzuca Michalewski po 30. Wyrzuca w aut, teraz Piotr Kośka, nieudana ta próba zagrania do bocznego sektora boiska i piłka ląduje w korytarzu deblowym. 40-30 Michalewski. Nie utrzymał piłki na rakiecie. Kośka 1-0. Piotr Kośka przegrywa z Marcinem Michalewskim. Michalewski utrzymuje swój serwis, więc 1-0 dla 30-latka pochodzącego z Lublina. A tutaj mała dygresja wtrącona od Łukasza Puka. Marcin Michalewski pochodzi z Kraśnika, ale zamieszkuje w Lublinie. Od podwójnego błędu serwisowego Piotr Kośka rozpoczyna tego drugiego gema w tym meczu. Różnicy między obydwoma panami. Zobaczymy, czy będzie to miało przełożenie na korcie, czy młodszy okaże się mniej doświadczony, ale z większą kondycją fizyczną, czy jednak Michalewski okaże się tutaj bardziej doświadczonym, ogranym zawodnikiem. Widać, że bardzo skupiony na twarzy Marcin, w pełni skoncentrowany, myśli tylko o tym meczu i na razie Kośka nie może znaleźć recepty na jego dobrą grę. Out. Nieudany backhand Piotra Kośki, kolejny błąd. Marcin Michalewski zdobywa punkty.
Ależ teraz świetnie zachował zimną krew przy siatce Piotr Kośka. Zobaczmy to jeszcze na I... powtórce. No niestety nie zobaczymy tego. Mały błąd realizatora. Nawalił, nawalił. W tej sytuacji nasz realizator. Nieudana próba do przodu Piotra Kośki. Piłka nie przeszła po siatce na drugą stronę i wylądowała na siatce. Mamy przełamanie 2 do 0. Marcin Michalewski pokonuje jak na razie Piotra Kośkę. Zobaczymy, czy utrzyma teraz swój serwis. Bardzo mocno ten pierwszy serwis przyłożył. Bardzo mocno napręży bicepsy. Zobaczymy, jak odpowie Kośka. Świetne teraz zagranie po linii Marcina Michalewskiego. Aż brawa z trybun tutaj dla tego 30-latka mieszkającego w Lublinie. Fantastyczne zagranie. Zobaczmy, powtórkę tej akcji. Bardzo mocno napręży bicepsy. Zobaczymy, jak odpowie Kośka. I teraz piękny forehand po linii. Świetne teraz zagranie. Powtórkę tej akcji, serwis Marcina Michalewskiego do środka. Piotr Kośka kiksuje i wyrzuca piłkę w aut. Aj, próbował teraz szarpnąć, podpalił się nieco Michalewski i błąd, niewymuszony błąd Marcina Michalewskiego. Dobry serwis do środka Michalewskiego. Ależ teraz zagrany drop shot Marcin Michalewski. Szapoba. Wielkie brawa. Tym akcentem kończymy trzeciego gema w tym spotkaniu. I Michalewski prowadzi 3 do 0. Zobaczmy powtórkę tego zagrania, bo było na czym oko zawiesić. Kapitalne zagranie Marcina Ależ teraz Michalewskiego.
Zobaczmy teraz powtórkę, bo już wróciliśmy do gry z małym opóźnieniem. Piotr Kośko popisuje się bardzo ładnym zagraniem. O, nasza kamera niestety tego nie złapała. A nie, jednak złapała. Zobaczmy jeszcze raz. Piękny as Piotra Kośki. I kolejny, no, idzie za ciosem Piotr Kośka. Rozpędza się jak taka lokomotywa, która nabiera rozpędu. O, nasza kamera niestety tego nie złapała. A nie, jednak złapała. Zobaczmy jeszcze raz. No i trzeci jazd z rzędu, no. Zdobywa klasycznego hat-tricka Piotr Kośka. Fantastycznie dysponowana jest w tym elemencie jak na razie ten 20-letni zawodnik. Zobaczymy, czy skończy to czwartym asem. No, to by była niecodzienna sytuacja na naszych kortach. No, zobaczmy. No, tym razem nie, ale bardzo dobry wygrywający serwis. Szybciutko rozegrany ten gem w 3-1. Piotr Kośka zdobywa swojego pierwszego gema polskiej lidze tenisa. Jeden z szybszych gemów, o ile nawet nie najszybszy w dniu dzisiejszym. Aut wyrzuca piłkę Michalewski, więc zaczynają się małe błędy u 30-latka pochodzącego z Kraśnika. Świetny dropshot na linii, ale forehand Piotra Kośki ląduje poza boiskiem i punkty dla Michalewskiego. Nie utrzymał na rakiecie tej piłki Kośka i coraz bliżej Michalewski triumfu w tej pierwszej partii. Zdecydowanie za dużo błędów popełnia Piotr Kośka. Te zagrania są takie niedopieszczone, tak jakby od niechcenia. Wydawałoby się, że Piotr ma naprawdę dużo umiejętności i tak faktycznie jest, ale nie pokazuje tego na razie na korcie. Ojojoj, no i teraz błąd Marcina Michalewskiego, nie wytrzymał. Bardzo prosta sytuacja, mógł zakończyć tego pierwszego seta, a tutaj spłatał mu figla. W sumie ktoś jest, sam sobie spłatał figla tym nieudanym zagraniem. A już jutro, moi drodzy, wielkie finały. 1-16, 1-8, 1-4, półfinał i finał. Także jutro zaczną się już prawdziwe emocje na tych naszych kortach. 32 najlepszych zawodników zmierzy się ze sobą o zegarek marki Lacoste, ufundowany przez firmę Time Trend na naszych kortach w Lublinie, oraz zwycięzca oczywiście, oraz finalista zapewnią sobie bezpośredni awans do wielkiego finału imprezy, który odbędzie się w Rzeszowie. Także jest o co grać jutro. Wielkie emocje na kortach KUL w Lublinie. Serdecznie Państwa zapraszamy do oglądania naszej transmisji. No tutaj niebezpieczna sytuacja, bo prawie piłka odbija się od drugiej piłki, mogło być po wszystkim. Zobaczmy, jak skończy to Michalewski. Idzie do siatki, no i wykończył, świetny. Teraz winner ze strony Marcina Michalewskiego, fantastyczne zagranie. I mamy pierwszy set dla 30-latka pochodzącego z Kraśnika. Bije brawo Łukasz Puk, widać, za kim on tutaj jest. Reprezentant gospodarzy na razie triumfuje. Drodzy Państwo, może sprawdźmy teraz aktualną sytuację w grupach. Popatrzmy na grupy poranne najpierw. Dominiku, jakbyś mógł włączyć grupy poranne. I tutaj mamy graczy, którzy są podkreśleni na czerwono. Oni są pewni wyjścia z grupy. Ta tabela jest jeszcze nie do końca aktualna, bo na przykład grupa G już się... Nie, grupa G jeszcze się nie zakończyła, ale tutaj w grupie A, B, C, D, E, F, H znamy już, wiemy już wszystko. Zwycięzcy grup i najlepsi zawodnicy z drugich miejsc zmierzą się jutro w 1.16 finału. Drabinka 1.16 będzie znana o godzinie
o godzinie 21. Tutaj jeszcze pewne awansu będzie także Gąsior z 3 punktami, więc on jeszcze także jest będzie podkreślony za chwileczkę na kolor czerwony. Patrzmy, zaczęły się już także grupy I, J, K, L. Grupa P również się zaczęła. No i tutaj aktualne wyniki macie Państwo na stronie polskaligatenisa.pl. Wracamy na drugiego seta. Drugiego seta mecz Michalewski, Piotr Kośka. Zostawcie nam łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby zasięg transmisji był jak największy. Bardzo dobrze gra kolega Kośka w koszulce Polskiej Ligi Tenisa, ale w pierwszym secie musiał uznać wyższość gracza, który jako ostatni zapisał się na turniej w Lublinie, bo Marcin Michalewski zapisał się, drodzy Państwo, o godzinie 23:57 w czwartek. Był to najpóźniejszy zapis, najpóźniejsze zgłoszenie, jakie do nas przyszło. Bardzo długo zwlekał. No i jego gra sprawiła, że mamy 17 grup po 3 osoby. W innym przypadku byłoby 16 grup po 3 osoby, no i wychodziliby 2 najlepsi z drugich miejsc, a Marcin Michalewski tym, że się zgłosił, sprawił, że mamy troszkę więcej liczenia. Ale skupiony już teraz na twarzy Marcina Michalewskiego, który broni się tutaj przed tymi serwisami, ale bardzo dobrze teraz ciasny forehand zagrał Piotr Kośka i myślę, że to zagranie może aspirować do miana jednego z zagrań turnieju i tym samym więcej liczenia. Kośka być może znajdzie się na liście nominowanych do głównej nagrody, już czyli teraz na dwuosobowej wycieczki All Inclusive na Siedemskiego, który promowany przez Travel.pp się tutaj autor najlepszego serwisami, ale bardzo cyklu właśnie taką wycieczkę wygra. Głosowanie trwa, co jakiś czas tutaj jest puszczany konkurs z najlepszymi zagraniami, głosowanie z turnieju eliminacyjnego w Krakowie, a już dzisiaj w niedzielę o pierwszej w nocy będzie możliwość głosowania na najlepsze zagranie z Warszawy. Także ostatnie godziny za turniej w Krakowie. W tej chwili Tomasz Bes i Andrzej Bizoń najwięcej głosów mają. Ta dwójka na tą chwilę wchodzi do głosowania finałowego, które odbędzie się w ostatni tydzień marca, potem 30 marca. Także głosy kapituły Polskiej Ligi Tenisa złożone z 10 osób, 5 członków Polskiej Ligi Tenisa, w tym siedzącego obok mnie Dominika Pasternaka, który pewnie ma już jakiś swój typ. Czy Dominiku jeszcze nie masz swojego typu? Opowiedz o typie na najlepsze zagranie Polskiej Ligi Tenisa. Mam, Radku, 2 typy jak na razie, ale nie będę ich zdradzał, nie będę tutaj kogoś faworyzował, zdradzę to na końcu. Być może jeszcze któryś z zagrań, może w tym turnieju, przebije moje 2 aspiracje do nagrody, która daje wyjazd do Turcji. Miejmy nadzieję, że dużo takich zagrań pięknych jeszcze będzie. Być może w tym spotkaniu Kośki z Michalewskim trzymamy kciuki za obu panów, bo na pewno stać ich na dużo. Teraz dobry serwis Michalewskiego wyrzucający sam za klaską Piotr Kośka, bo pod wrażeniem siły uderzenia Marcina Michalewskiego. Pierwszym podaniem Michalewski. Weszła piłka, sporo szczęścia teraz po stronie Michała. Troszkę więcej liczenia.
no na razie próba nieudanych serwisów ze strony Marcina Michalewskiego. Zobaczymy, czy wstrzeli się drugim podaniem. No nieudany, kompletnie nieudany betkek. Przeciągnięte zagranie poza kort i punkty dla Piotra Kośki. Nieudane zagranie Marcina Michalewskiego. Słaba próba dropshotu i mamy przełamanie. Piotr Kośka wraca do tego meczu, przełamuje swojego oponenta pierwszy raz w tym spotkaniu i będzie miał swój serwis na wagę prowadzenia 3-0. Wyrzuca Kośka, wyrzuca Michalewski, 15-0 dla Kośka. No mam przeczucie graniczące z pewnością, że Piotr Kośka to jest najlepiej serwujący zawodnik w dniu dzisiejszym. Wali potężne bomby w stronę Michalewskiego i na razie ta sztuka mu się udaje. Świetne serwisy, mało podwójnych błędów. Także bilans zysków i strat na plusie. I kolejny as, teraz drugiego serwisu zobaczymy, proszę Państwa, to na powtórce. Bo naprawdę Piotr Kośka imponuje dzisiaj tym swoim serwisem. Widać było już na rozgrzewce, że to jest naprawdę jego mocny element. Sprawdźmy to, jak wyglądało to zagranie Piotra Kośki. Na drugi serwis. Pięknie, pięknie. I kolejny as, teraz drugiego serwisu. Zobaczmy, czy teraz powtórzy. Też ma drugi serwis. Nie, teraz na ciało. Oj, brawo, brawo, Piotr Kośka, czuć tu super tiebreaka w powietrzu. 3-0 wygrywa 20-latek pochodzący z Kielc. Jak na razie w tym drugim secie i będzie teraz stał pod ścianą. Marcin Michalewski, jeśli chce myśleć o zakończeniu spotkania w dwóch setach, to musi teraz utrzymać swój pierwszy serwis. I drodzy Państwo, wracamy do meczu, serwuje Marcin Michalewski. Nie trafia, nie trafia. Wydawało się, że ten forehand wejdzie w narożnik boiska, ale ostatecznie wędruje w aut. Dobry serwis, wszedł już do siatki. Marcin Michalewski wydawał się tylko formalnością, kiedy wykończy to akcję, ale nawet nie musiał się wysiadać, bo Piotr Kośka nie przebił piłki na drugą stronę. Po 15. No, teraz dużo siły wkłada swoje uderzenia 30-latek z Kraśnika. 30-15. Dobry backhand na linię, sporo szczęścia teraz u Marcina Michalewskiego. Nie.
nie przebił, nie przebił tej piłki na drugą stronę Michalewski i mamy po 30 w tym gemie numer 4 w secie drugim. Bardzo ważny teraz serwis Marcina Michalewskiego. No lepiej tego zrobić nie mógł, czy jednak nie? Out, jednak out. Wydawało się, że piłka styczna, ale ostatecznie Piotr Kośka mówi, że out. Teraz na linię zaryzykował mocno z returnu Kośka tym forehandem, ale ląduje on na siatce i mamy piłki gemowe dla Marcina Michalewskiego. Zaraz może być 3 do 1. Odważnie poszedł do siatki, teraz Michalewski. Opłaciło się, bo Kośka popełnia błąd i mamy 3 do 1. Wziął sobie do serca moje słowa Marcin Michalewski i zdobywa pierwszego gema w secie numer 2. Na razie bez zaskoczenia Piotr Kośka bombarduje w gemie piątym swojego oponenta. Podwójny błąd serwisowy, ryzyko teraz nie popłaciło i mamy po 15. Wyrzucający serwis Piotra Kośki 30 do 15. Mamy powtórkę pierwszego serwisu. Nie utrzymał na rakiecie tego zagrania Marcin Michalewski i mamy piłki setowe na wagę tiebreaka, super tiebreaka dla Piotra Kośki. Zobaczymy, czy 20-latek z Kiel zakończy to już w pierwszym zagraniu. Być może jakiś as serwisowy to by było w jego stylu, zobaczmy. No i nie pomyliłem się. Świetne zagranie Piotra Kośki. 4-1, 4-1 jak na razie. Zobaczymy, kto będzie górą w super tiebreaku, który już za moment na naszej antenie. Zostańcie Państwo z nami, bo będzie się działo. I zaczynamy. 1 do 0 prowadzi już Marcin Michalewski. Dobry serwis, zaczyna imponująco.
zobaczymy, jak odpowie na to Piotr Kośka. Czy znów atomowy serwis tego bombardiera z Kielc? No i przeciągnięty forehand 2 do 0. Marcin Michalewski jest pierwszy mini break. 30-latka. No i w swoim stylu asik Marcin na Piotra Kośki 2 do 1. Zobaczmy na powtórce to zagranie. Uczyło na rakiecie. Ma problemy z tym returnem Piotr Kośka, to widzę, że to jest to element jeszcze do dopracowania w jego grze, bo jednak jeśli Marcin podkręci nieco tempo, to już problemy są przy odbiorze tego serwisu. Chodzi głębiej w kort, zobaczymy. Chyba chce mocniej zaatakować teraz Kośka, tak jest. Do siatki. Zobaczymy, bardzo ważna sytuacja teraz. Michalewski, szapoba! Fantastyczne zagranie Marcina Michalewskiego. Zobaczmy jeszcze raz, tutaj kibice są zadowoleni z tego zagrania Marcina. Zobaczmy powtórkę, bo naprawdę wydawało się, że nie dobiegną tej piłki, ale ostatecznie dał. Bardzo ważna sytuacja teraz. Michalewski, szapoba! Serwuje Kośka. No i to jest najlepsza odpowiedź na takie zagranie rywala. 4-2, uspokoił, zamknął japę hejterom, jak to się mawia w języku slangowym, i mamy 4-2, zmiana stron. Wracamy na kort, serwuje Piotr Kośka. Pierwsze podanie poza karem serwisowym. No, panowie teraz wymieniają piłkę, to rzadka sytuacja w tym meczu. Ulala, ależ to zrobił Marcin Michalewski, no to jest zagranie do miana top 20 całego turnieju, fantastyczny drop od tego 30-latka z Kraśnika, zobaczmy to w powtórce. Ulala, no takie zagranie, to rzadka sytuacja w tym meczu, na to liczyliśmy. Ulala, 5-2. Duży krok postawił, zdobywając tego ten punkt Marcin Michalewski do zwycięstwa. Rady Kośka, 6-2, poważnych tarapatach 20-letni zawodnik z Kielc. 4 punkty od meczu jest Michalewski, ale chłodna głowa, teraz musi być u doświadczonego zawodnika, bo nie takie przewagi już się traciło w naszym turnieju. Dużo
dużo lżej zagrał ten drugi serwis Marcin Michalewski. Wydawało się, że Kośka wejdzie mocniej pod tą piłkę, bał się zaryzykować i mamy 7-2, popełnia błąd. 3 piłki od meczu. Michalewski. Trafił czy nie trafił? Zobaczymy, zaraz to przeanalizujemy w naszej powtórce, ale chyba trafił, chyba tak jest. As, mamy 3. Mocniej pod tą piłkę, bał się zaryzykować i mamy 7-2, popełnia błąd. 3 piłki, już nie będziemy tego sprawdzać, bo już następna akcja. Wierzymy zawodnikom na słowo. Idzie do siatki Kośka, ależ prosty błąd, nasz operator ucierpiał nawet piłką teraz po tym zagraniu. 8-3 prowadzi Marcin Michalewski. 2 punkty od meczu. Zobaczymy, ma teraz swój serwis i może to wszystko zakończyć w tych dwóch piłkach. Nie uczyło na rakiecie Kośka. 9-3. Piłka meczowa dla Marcina Michalewskiego po tym jakże trudnym drugim secie. Powstał jak Feniks z popiołów i teraz wychodzi na prostą. Jest na autostradzie do tego, żeby zaraz zameldować się w 1/16 finału. Zmiana stron i będziemy mieli piłkę meczową. Wracamy do gry. Piłka meczowa. Marcin Michalewski. Idzie do siatki. I nie tym razem. Jeszcze nie. 9-4. Błąd Marcina Michalewskiego. Popatrzmy. Dwa serwisy Kośki. I wyrzucił game set mecz. Marcin Michalewski pokonuje 20-latka z Kielc i dopisuje punkty na swoje konto i obejmuje pierwsze miejsce w grupie. Wskakuje na fotel lidera. Zaraz przeprowadzimy wywiad zarówno z Marcinem i z Piotrem, także zostańcie Państwo z nami. Popuścimy Wam zagrania z Krakowa najlepsze i zaraz do Państwa wracamy.